For the victory lap, though. Whoa, whoa. They ain't never seen nothing like this before. Trochę postanowiłem wrócić do vlogowania, będę robił vlogi i serię z przygotowań do może ostatniego Mistrzostwa Świata, może następnego Mistrzostwa Świata, jak się... Na wadze 0-0, a teraz 150, no 150 kilo się ruszam. 50 kilo, to nie jest tak źle, muszę jeszcze swoje maksy posprawdzać, ile to będzie. W maksach. Teraz trochę się siłowo przygotowywałem, dopiero teraz wrócę. Wracam. Już dzięki Michałowi wracam na salę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Trochę krzywo jestem. Ja to sobie na rower, tak jak mówię. Trochę. Się uda pojechać. No i droga jest taka od czasu, że teraz odkąd wróciłem połamanego kciuka od marca. 3 miesiące na wejście w trening, czyli do końca, no w sierpniu, do końca stycznia. Chyba te przygotowania po kolei. Mistrzostwa, puchar, mistrzostwa, puchar i mistrzostwa. Się uda. WK, nie wiem jaki tam jest schedule. Puchar WK, mistrzostwa PZKB i mistrzostwa i puchar PZKB. Jeśli się uda to zrobić, to będę robił serię z przygotowań do tego. No i mniej więcej vlogi z treningów, może Michał się zgodzi coś tam dodatkowo powiedzieć. Chłopaki z sali, ogromną ilość super wojowników z krakowskiej mamy, są tam update, jedzenie, waga przede wszystkim, trening, może jakieś momenty z treningów też będę wrzucał, kawałki, jakieś tarcze, no i generalnie mocny zapiernicz. I tak. Myślę, że od przyszłego tygodnia już pierwszy vlog update'owy też w sobotę wrzucę i jedziemy. Ostatnio bardzo dużo rzeczy mi się namnożyło. Wróciłem do regularnej pracy, mam fajną pracę z fajnym zespołem. Dobrze mi się tam obecnie pracuje. No wiadomo, jak byłeś wolnym człowiekiem, robiłeś tak jak chciałeś, to inaczej było. Teraz muszę się skoncentrować na tym, żeby maksymalnie wykorzystać czas wolny. To co mi zostanie pomiędzy pracą, moją dziewczyną, moim psem, o tu jest pies, to wykorzystać to tak. Jeszcze wróciłem na studia dodatkowo na Uniwersytecie Dolnośląskim, kiedyś to nazywało się DSW, Wyższa Szkoła DSW, i trzeba to pogodzić. To wiadomo, 24 godziny tylko na życie jest, a planować
Tak jak mi to trzeba. No to chyba tyle na tą chwilę. I do zobaczenia w shortach i materiałach na kanale. Cześć. Dlaczego schody były na początku? Bo wracam sobie z siłowni. Schody są wyłączone oczywiście. Wchodzę na pierwszy schodek, patrzę, pani wchodzi. Nie padało nagrywać, to nagrałem. Ale chciałem taką niezmierną konsternację. Schody są wyłączone. Jak to? Ruchome schody są wyłączone, trzeba iść. Ja zrobiłem półtorej godziny treningu. Wygląda jak spalony. Półtorej godziny treningu. I wracam sobie, jeszcze myślę, zastanawiam się, czy sobie wyjechać windą na 10 piętro, czy sobie wejść po schodach, ale chyba sobie wejdę, ale ten wzrok, ta konsternacja tej pani była po prostu niesamowita. Jak to? Ruchome schody wyłączone, ja muszę iść. To powiem, że pani była młodsza ode mnie, szczuplejsza.